Trzy samochody uczestniczyły w kolizji drogowej, do jakiej doszło we wtorek po godzinie 12 na ulicy Krakowskiej. Kierujący samochodem Kia Ceed, 30-letni mieszkaniec Balina, najprawdopodobniej nie zachował należytej odległości od poprzedzającego pojazdu i najechał na tył Fiata Croma. Fiat z kolei w wyniku domina uderzył w tył Volkswagena Turana. W kolizji nikt nie odniósł obrażeń, sprawca został ukarany mandatem w wysokości 300 zł i 6 punktami karnymi. Uczestnicy kolizji byli trzeźwi.